Mały chór Wielkich Serc z Łodzi już zajmuje miejsca na podeście. I za chwilkę, kochani, będziecie mogli z nami pośpiewać, uwielbiać Pana również swoim tańcem. Zapraszamy, zapraszamy, kochani, bardzo serdecznie na koncert. Jak tam humorki, kochani? Podobnież Polak głodny to zły. Mam nadzieję, że jesteście najedzeni. Rozpoczniemy od piosenki pod tytułem A, moje serce gra. Kochani, ruszamy się, ruszamy, spalamy kalorie. A, moje serce gra. Bo Pan Jezus jest tu. Zmiana ręki. A, moje serce gra. Bo Pan Jezus jest tu. Znów zmiana ręki. I podskakujemy, ile wezie. Moje serce gra. Zmieniajmy rękę. Moje serce gra. Bo Pan Jezus jest tu. Podskakujemy. Wkładamy do serca Pana Jezusa. Teraz drugą ręką. Pana Jezusa do serca wkładamy. I znów. Przyjechaliśmy dzisiaj do Was z Łodzi i chcielibyśmy dać Wam kilka piłek z napisem Mały Chór Wielkich Serc w kolorach papieskich, ale pierwszą piłkę chciałbym dać tej osobie, która najgłośniej krzyknie słowo Alleluja. Czy jesteście gotowi? Uwaga, więc obserwujemy i słuchamy. Alleluja! Trochę słabo słyszałem na to ucho, z tamtej strony jakiś ten fajny dźwięk taki był. Jeszcze raz. Alleluja! Ptysiu, daj tej dziewczynce, która całkiem nieźle śpiewała, tutaj krzyczała. Ale ten chłopak też nie, nawet był niezły. Możesz drugą piłkę, dobra. A teraz, kto najwyżej podskoczy, ta osoba również dostanie piłkę. Uwaga, podskakujemy. 3, 4, hop! O, tam tata z córeczką. Jeszcze raz, do góry, hop! Dobra, tamten tata wygrał, dlatego że swoją córkę podrzucił tak wysoko, że już nikt nie był w stanie ich pobić. Więc poprosimy pana Ptysia. A druga osoba jeszcze... Aha, jeszcze mamy drugą piłkę. Dobra, to jeszcze drugą piłkę damy następnej osobie, która ukucnie i podskoczy. Uwaga, 3, 4. Na dół i do góry, hop! Wciąż mam wątpliwości. Nie mam szerokokątnych okularów. Jeszcze raz. Na dół i do góry, hop! Dobra, poprosimy tę dziewczynkę w żółtym ubranku. O właśnie, i dla was piłka. A teraz, przy kolejnej piosence, jeśli ktoś z was będzie potrafił pokazywać gesty, śpiewaj, śpiewaj, la, 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 to ta osoba, która będzie najbardziej aktywna, spali najwięcej kalorii, na chwałę Bożą oczywiście, to będzie mogła, kochani, dostać kolejną piłkę. Piosenka, w którym śpiewaj, śpiewaj, la, la, la. Świeci
sobie hop, hop, hop. Patrzę sobie hop, hop, hop. Niech wygaśnie w świecie zło. Kochani, kochani, ja widziałem tutaj taką dziewczynkę, która bardzo ładnie pokazywała gesty i spaliła dużo kalorii. To jesteś chyba ty. Jak masz na imię? Tak? Klementyna. Klementyno, zapraszamy cię na scenę. Od Ptysia dostajesz piłkę, właściwie od Małego Chóru Wielkich Serc. I kochani, natomiast jeśli chodzi o następną piosenkę, to mam do was ogromną prośbę. Przygotowaliśmy dzisiaj na dzisiejsze spotkanie piosenkę pod tytułem Każdy człowiek ma anioła. Czy o tym wiesz? I powiem szczerze, że nie mamy gestów wymyślonych do tej piosenki. Może wy moglibyście przyjść nam z pomocą i wymyślić jakieś gesty. Nie wiem, czy może fruwać jak anioły, może cokolwiek zrobić. Wsłuchajcie tekstu tej piosenki i być może przyjdzie wam coś do głowy, a my ściągniemy z was, podpiszemy prawa autorskie i będziemy mogli na wszystkich koncertach to robić, dobrze? Każdy człowiek ma anioła, a my zobaczymy, jakie gesty wymyślicie i być może nagrodzimy również kolejną piłką tę osobę, która będzie miała najlepszy pomysł. Każdy człowiek ma anioła. Pomagaj Boże, czym nie masz, i pomagaj Boże.
Całkiem niezłe były te ruchy taneczne. Słuchajcie, czy wy gdzieś tańczycie może dziewczyny, czy nie? Tańczycie gdzieś w jakimś zespole tanecznym? Ja tańczyłam. Tańczyłaś. A teraz ćwiczysz tylko w pokoju przy zamkniętym, tak? Tak. Aha, ale dzisiaj zauważyłem twój talent i wasz talent. Pięknie potraficie, bielankami są, więc się dużo ruszają. Słuchajcie, czy możecie przy następnej piosence też się poruszać tutaj, dobrze? I może też uda się, że inni będą was naśladować i ruszać się na chwałę Bożą. A kolejna piosenka pod tytułem Trzymaj się. Jest to piosenka, która dodaje otuchy wielu ludziom. Kiedyś otrzymaliśmy list ze szpitala psychiatrycznego od pewnej kobiety, która mówi, że jest w ciężkiej depresji, ale tę piosenkę Małego Chóru Wielkich Serc słucha kilka razy dziennie. Tutaj właśnie ciocia Agnieszka, nasza wychowawczyni, przypomina, że są płyty do nabycia Małego Chóru Wielkich Serc i są również pendrive'y z wszystkimi 9 płytami Małego Chóru w wersji MP3. Można nabyć i w ten sposób Mały Chór Wielkich Serc można wesprzeć. To co piosenka Trzymaj się i wy spróbujecie coś wymyśleć, jakieś gesty. Albo może popatrzcie na chórek, bo one już też mają jakieś takie, powiedzmy, wymyślone gesty. Więc piosenka pod tytułem Trzymaj się. Słuchajcie, czy macie jakiegoś takiego największego przyjaciela w swoim życiu? Na pewno wiemy o tym, że jakbym zadał pytanie dzieciom pierwszokomunijnym, pewnie powiedzą, że najlepszym przyjacielem w życiu to kto jest? Pan Bóg. Pan Bóg, no właśnie. A czy od Pana Boga mamy jeszcze, oprócz Pana Boga, mamy jeszcze jakiegoś takiego przyjaciela, przyjaciółkę? Więc może teraz każdy z was na 3-4 powie imię swojej najlepszej psiapsiółki, przyjaciółki, dobrze? 3-4 imię twojej przyjaciółki?
Kamil, słyszałem Kamila. Jak? Marysia? Dobra, to teraz przyjaciela, najlepszego kolegi. 3, 4. Stasiek? Stasiek, dobra. Słuchajcie, wstydzicie się waszych przyjaciół, czy nie? I mały chór Wielki Sec również się nie wstydzi i śpiewamy na zdrowie. I śpiewa w różnych miejscach, również w marketach, w domach opieki społecznej, w różnych miejscach na chwałę Bożą. I teraz zaśpiewamy piosenkę Jezus to Król, Jezus to Pan. Też są przewidziane gesty. I też tutaj, jeśli możecie jeszcze być tutaj z nami, to nam chętnie pomożecie pewnie, prawda? Dobra, zaśpiewajmy Jezus to Król, Jezus to Pan.
Kochani, niedawno był Dzień Dziecka, ale wcześniej jeszcze był Dzień Matki i chcielibyśmy dedykować tę piosenkę naszym kochanym mamusiom. Mam teraz pytanie tutaj do Jego Mościa. Jak masz na imię? Adam. Do czego służy tata? No. Wiem o tym, że to nie jest po polsku sformułowane pytanie, ale mam pewien cel. Tata nie służy ani do pracowania, ani do żadnych ciężkich prac, tylko... Do siedzenia przed telewizorem z pilotem? Nie. Tata nas kocha całym sercem i nigdy nas by nie opuścił. I daje poczucie bezpieczeństwa? Tak. Pięknie to powiedziałeś, gościu, nieźle. A do czego służy mama? Do... Gotowania? Nie, do pomagania. Do gotowania, nie? Znaczy też... Do pomagania w trudnych sprawach, do rozmawiania można. Mama jest pomocą ogromną, prawda? A ty jak myślisz, do czego służy mama? Mama służy, żeby pomagać. Dobrze, słuchajcie, się spodziewałem jakichś takich odpowiedzi różnych, bo kiedyś na kazaniu pytałem, to było tak. Tata służy do wkręcania śrubek. Mama służy do przytulania i gotowania. Mama służy do prania i tak dalej. Oczywiście wiemy o tym, że mama, tato nie są przedmiotami. Bardzo ich kochamy i rozumiem wasze zaniepokojenie, bo pytanie było źle sformułowane, ale wybrnęliście z tego świetnie. Kochajcie, kochani, dzisiaj tę piosenkę dedykuję wszystkim naszym kochanym, kochanym najukochańszym mamusiom i tatusiom. Piosenka pod tytułem Mamo, Tato. Możecie już wrócić.
Słuchajcie, słuchajcie, a czy ktoś z was potrafi przeliterować słowo rodzina? Po literce. Chcesz spróbować? Chodź. Po literce. Wiadomo, że jak jest napisane, to jest łatwiej, nie? Ale jak tak z pamięci, to jest gorzej. Spróbujmy. Jak masz na imię? Stasiek. Stasiu, spróbujmy. Rodzina. R-O-D-Z-I-N-A. R-O-D-Z-I-N-A, tak? Tak. Oczywiście brawa dla Stasia. Stasiu, możesz pójść tam po piłkę. Stasiu, weź sobie piłeczkę. Dobrze? Natomiast my teraz, kochani, będziemy potrzebować waszej pomocy. W piosence pod tytułem Hej, rodzina jest okej, będziemy wszyscy rapować. To znaczy będziemy też przeliterowywać właśnie to słowo rodzina. Spróbujmy w takim tempie. R-O-D-Z-I-N-A. Rodzina. Spróbujmy. R-O-D-Z-I-N-A. Rodzina. Sam chór teraz, uwaga. R-O-D-Z-I-N-A. Rodzina. Teraz wy. A nie macie mikrofonu, dobra. Kto chce mikrofon? Kto ładnie przeliteruje? R. O. Proszę bardzo. R. O. D. Z. I. N. A. Rodzina. Pięknie, bardzo dobrze, pięknie, bardzo ładnie. A więc, kochani, jeszcze raz spróbujmy razem. R. O. D. Z. I. N. A. 3-4. R. O. D. Z. I. N. A. Rodzina. I w odpowiednim momencie dwa razy w czasie tej piosenki będziemy właśnie wykrzykiwać to słowo rodzina. Rozpoczynamy tę piosenkę. Hej, rodzina jest okej. Znajdzie chwilę, choć go goni praca. Mama mistrzem świata, moim bohaterem. Cały dom na głowie. Ona się śmieje. R-O-D-Z-I-N-A. Rodzina. Rodzina. Zawsze okej. Czasem pochmurny, czasem słoneczny dzień.
Słuchajcie, każdy z was pewnie posiada różne talenty. Niektórzy mają talent na przykład strzelania goli, prawda? Niektórzy robią dobre ciasto. Czy ktoś tutaj potrafi dobre ciasto piec? Tak? O, pani Ania, zapamiętam to sobie. Dam mój numer telefonu. Czy ktoś z was potrafi jeździć pod górkę na rowerze i wcale nie elektrycznym? Wow. Kto z was potrafi robić na drutach? O, Kasia. I na szydełku? Kto z was zna tabliczkę mnożenia? Do 100? Dobrze. Do ilu? Do 100. Kto z was uczy się języka angielskiego? Super. Słuchajcie, a Ptyś z Małego Chóru Wielkich Serc, on śpiewa w Teatrze Wielkim i śpiewa w takiej sztuce Les Misérables, w Teatrze Muzycznym. Les Misérables, partię Gawrosza. W tej chwili już trochę urósł i w tej chwili już nie śpiewa tego, ale może was chętnie nauczyć pewnie piosenki Wielka Moc w Moim Sercu Jest. Poproszę może tutaj do mnie, do pomocy, może Małgosię i Marysię. Chodźcie, pokażecie dzieciom, jak się pokazuje gesty Wielka Moc w Moim Sercu Jest, dobrze? Chodźcie, Małgosiu. Ale miałem na myśli Małgosię, ale to, dobra, ta Małgosia też może być. Wszystkie Małgosie są fajne. Dobra, Wielka Moc w Moim Sercu Jest. Ptysiu, proszę bardzo, mikrofon. I zaśpiewaj to, Wielka Moc w Moim Sercu Jest. Wielka moc w moim sercu jest, śpiewać memu Panu Alleluja chcę. Gdy podnoszę głos, także ręce swe, z wielką mocą Panie dziś uwielbiam Cię, hej! Proszę głos, także ręce swe, z wielką mocą Panie dziś uwielbiam Cię, hej! Cześć!
kochani, kochani, jesteście zmęczeni już nami, czy nie? Słuchajcie, w takim razie zaśpiewamy jakąś taką piosenkę na wieki wieków Amen. Zazwyczaj kończymy tym wezwaniem na wieki wieków Amen wszystkie modlitwy. I dzisiaj chcemy również, żeby tutaj z Loretto do Pana Boga popłynęła taka wielka, uśmiechnięte serducho. Ale zanim to zrobimy, to musimy wysłać SMS-a do nieba. A robi się w taki sposób, że robimy lewa nóżka, prawa nóżka, prosto z serca, buźka. Zrobimy to? No i jeszcze próba na razie. Uwaga. Lewa nóżka, prawa nóżka, prosto z serca, buźka. Teraz wy sami. Lewa. Nie doleciało. Za cicho było. To jeszcze raz. Lewa nóżka, prawa nóżka. Prosto z serca. I buźka, oczywiście. Kochani, zaśpiewamy teraz piosenkę. Właśnie tę, jak na wieki wieków Amen. I chcemy oddać Panu Bogu chwałę i cześć. Gdybyście w razie chcieli słuchać małego chóru Wielkich Serc, to jest możliwość, są płyty. Tutaj ciocia Agnieszka ma płyty i pendrive'y. Słucham? Na kolonie zbieramy. Właśnie jedziemy na kolonie nad morze i chcemy, żeby wszystkie dzieciaki z małego chóru mogły brać udział w ewangelizacji i w naszych wspólnych koloniach. Jeśli ktoś z was chciałby wspomóc to, to oczywiście tutaj można wpłacić. A jeśli ktoś nie ma pieniążków, może sobie YouTube'a włączyć i na YouTubie wpisać Mały Chór Wielkich Serc i wyskoczą wam teledyski, różne piosenki. A gdyby ktoś z was był głodny Słowa Bożego, to od 4 lat Pan Bóg tak dał mi taki znak, żeby nagrywać na YouTube'a taki odcinek, takie odcinki, które się nazywają Zielone Pastwisko. I codziennie od 4 lat jest tych odcinków już 1700 ileś tam, już nie pamiętam dokładnie. I myślę, że zapraszam was na kanał Piotr Kleszcz 2, suba, łapkę w górę i Słowo Boże ląduje w waszych sercach. Piosenka na wieki wieków. Amen. Nie.
Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, w Mam Chórze Wielkich Serc jest taka dziewczynka, która ma na imię Michasia. I Michasia nie jest wcale dekoracją dla małego chóru, ale ona tak naprawdę potrafi śpiewać. I zaraz wam zaśpiewa piosenkę. Chcecie usłyszeć piosenkę o kocie, który chciał zostać tygrysem? Michasiu, wejdziesz tutaj wyżej na to. Piosenka o kocie, który chciał zostać tygrysem. A co z tego wyniknęło? Posłuchajcie. Krótko i na temat. Brawa dla Michasi. Kochani, kolejna piosenka. Piłkę chcesz? No to musisz zrobić 5 przysiadów. Dasz radę? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, oszukałem trochę. Dobrze, proszę, może sobie wziąć piłeczkę. Tych też to dwie pompki. Dwie pompki. Raz i dwa. Dobrze, dwie pompki. A po tej piosence następnej rozdamy ile? Piłki uciekły. Ktośu, tam piłki podobnie uciekły przez wiatr. Damy 5 piłek tym osobom, które teraz wczują się w atmosferę tej piosenki. A będzie to piosenka pod tytułem Każdy człowiek potrzebuje miłości. Każdy człowiek potrzebuje też piłkę. To po tej piosence, dobrze? Trzeba wczuć się w atmosferę tej piosenki, którą zaśpiewa. Jesteście gotowi? Marta? Nie ma Marty. Każdy człowiek potrzebuje miłości. Od kiedy mama z tatą blisko była,
każdy człowiek potrzebuje miłości. Poproszę teraz tak, Ptysia, Franka, Mateusza, Zosię i Agnieszkę, żebyście wzięli piłki i żebyście po prostu rzucili tam na dół. Kto złapie, to będzie piłka. Tylko spokojnie, powolutku, żeby nie doszło do... Wystarczy 5 piłek. 5 piłek. 5 piłek. Już jest 3., 4. Dobra, starczy już. Jeszcze mamy 5 piłek, więc w czasie tej piosenki będzie można się wykazać. Piosenka Podnieśmy ręce. Razem Panu za Jego moc. Niech miejsce to wypełni radość i śpiew. Oddajmy chwałę Panu, bo godzien jest. Świat się dowie, kto królem jest. Śpiewajmy Panu z serca radosną pieśń. Wyznajmy razem głośno: Jezus to Pan. I nigdy więcej nikt nie będzie tu sam. Kochani, pięknie tańczycie, pięknie śpiewacie. Wszystkim nie damy rady dać piłek, ale mam nadzieję, że będziecie mieli dobre wspomnienia przynajmniej. Wiecie, z jakiego zakonu ja jestem? Franciszkanin. A wiecie może, co oznaczają też supełki tutaj? Takie 3 węzełki są. 3 króli? Nie. Może śniadanie, obiad i kolacja? Nie. To może wiara, nadzieja i miłość? Trójca Święta. Trójca Święta, no też nie. Ale? Wiara, nadzieja, miłość. Wiara, nadzieja, miłość, no też nie. Kto zgadnie, co to mogą znaczyć te... 3 cnoty boskie. Wiara, nadzieja, miłość, no nie czyta. Proszę. Że jest jeden Bóg w 3 postaciach. No nie, ktoś tam krzyczał pokój i dobro ładnie. Pokój i dobro, pozdrawiamy, ale to nie jest to. 3 krzyże. 3 krzyże, no też nie. 3 upadki. 3 upadki, też nie. 3 osoby boskie? Też nie. Żeby 3 razy dziennie zrobić jakieś dobre uczyny? No też nie, ale piękne odpowiedzi są. Śluby?
Śluby, czyli takie przyrzeczenia. Ślub czystości, posłuszeństwa i bóstwa. Słuchajcie, tak jak słoń trąbalski musiał sobie zawiązać na taki supełek, znacie to, prawda? Żeby o czymś nie zapomnieć, tak samo franciszkanie w nagrodę albo za karę muszą mieć takie sznurki i takie są właśnie węzełki. Trzy, ślub czystości, posłuszeństwa i bóstwa. Dla ciebie piłeczka, dobrze, możesz sobie wziąć piłeczkę. A teraz, kochani, już na zakończenie zaśpiewamy piosenkę Patataj o koniu. O koniku. Chcecie piłkę? To musimy jeszcze raz przyjechać. Pogadajcie z siostrą Judytą, żeby nas zaprosiła w przyszłym roku. To przywieziemy 120 piłek, dobra? Siostro Judyto, coś zrobisz, co? Pomyśli coś, dobrze. W takim razie piosenka pod tytułem Patataj. Rozwiewa piękną grzywę, gdy wolności czują smak. Mały konik biegnie patataj, śmieje się, gdy czuje siano. Stare konie wolnie biegną patataj, Bóg pozwala im się śmiać. Patataj, patataj, koniku gnaj, gnaj. Słuchajcie, kochani, pani tutaj chce coś powiedzieć dobrego. Nie. To znaczy tak, ja jestem pełna happy, że spotkałam brata, ojca Piotra. Ale słuchajcie, fajne jesteście dzieciaki. Najpierw krępowały się wejść na schodki. Jak je wyciągnęłam, to teraz chcą śpiewać. I nie wyjdą stąd. Nie wyjdą stąd, dopóki nie będzie jeszcze jednej piosenki. Nie. Dziewczyny, chłopaki. Chcemy? Prosimy i dziękujemy. Dziękujemy. Jaką piosenkę wybierzemy? Do zobaczenia. Do zobaczenia, ale nie ma tej solistki. Nie ma solistki. Komunikacja. Może poprosimy piosenkę Maksymalny. O świętym Maksymilianie Kolbe. Dobrze? Maksymalny. Jego
chciałem powiedzieć, że oto ten święty człowiek ma dzisiaj urodziny i chciałem poprosić, żebyśmy wszyscy zaśpiewali 100 lat. Zgadzam się ze 100 lat, ale że jestem święty, to nie, ale jestem w drodze do świętości. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze, że nie powiedzieliście, ile mam lat. Dziękujemy bardzo serdecznie siostrze Judycie za to, że nas zaprosiła i wszystkim kochanym siostrom, Loretankom. Oddajemy głos. Dziękujemy Panu Bogu za tak wspaniałą pogodę, ale i za wspaniały koncert małego chóru Wielkich Serc, który nas rozgrzał miłością do Pana Boga, do Jego Matki, do wszystkich świętych, a szczególnie do świętego Maksymiliana. Bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy teraz na posiłek. A teraz takie krótkie ogłoszenia. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się przed stołówką, tam gdzie ten konkurs plastyczny miał miejsce. O godzinie 15 spotykamy się w naszym nowym kościele na koronce do Bożego Miłosierdzia. Więc jeszcze mamy czas na zabawę, na sprawności anielskie. Bóg zapłać. Dziękuję. Dziękuję. Chwalcie Pana.